materiałach regularnie występują, jako na przykład komentatorzy, ten wysoki pan mecenas, który przepraszam, może w ogóle zrobił, skoro on mówi, że immunitety nie mogą chronić polityków, niech zrobi spotkanie u siebie z tym panem wysokim mecenasem, z panem Grodzkim, z panem Karpińskim, niech zrobi takie spotkanie i porozmawia na ten temat. Wiecie państwo, to jest po prostu kpina, co wy wyprawiacie. Oglądając ten Stefanem, to jest po prostu kpina. I codziennie jakieś wątpliwości tymi pseudoprawnikami, którzy twierdzą, że tego immunitetu nie ma. To właśnie na tym ma polega, żeby cały dzień okłamywać Polaków. Nie ma na to zgody. Szanowni państwo, dzisiaj dodatkowo dowiadujemy się, że nie macie. Pan minister Sikorski odwołał kierownictwo polskiej placówki. Co to w ogóle jest? Przypomnę państwu, że oni odwołali ponad 100 sędziów już w Polsce, w tym typie najważniejszych sądów w Warszawie. Dlatego, że jakiś dziwnym przypadkiem akurat wtedy, kiedy miałem już rozpatrywane te wszystkie odwołania, pomimo tego, że wszyscy ci sędziowie cieszą się kadencjami. Oni bezczelnie łamią kadencje, które gwarantują im autonomię i niezależność, jeszcze bezczelnie twierdzą, że to jest w imię niezależności. Jakby pan będzie uprzejmy wskazać mi chwalenie jakikolwiek materiał przez ostatnie miesiące, które pokazuje, że Bernard dwuje sędziów, pomimo że cieszą się kadencjami, to ja mówię panu naprawdę, a u państwa w materiałach regularnie... Cześć, witam was moi drodzy. Dzisiaj króciutko. Nie planowałem, ale chciałbym wrócić tutaj do sprawy Romanowskiego, jego aresztowania i jego rzekomego immunitetu, który pisowcy teraz tak nagłaśniają, że prokuratura Bodnara złamała prawo, że niesprawiedliwie go aresztowali, że złamali wszelkie procedury. I jak to przystało na pisowców, oczywiście, no, delikatnie rzecz ujmując, nagieli rzeczywistość, nagieli kilka, myślę, istotnych faktów związanych z Romanowskim i jego tym rzekomym immunitetem. Nie będę tutaj już przytaczał przykładów, ale pewnie doskonale wiecie, a jak nie słyszeliście, no to z pewnością się domyślacie, że ta pisowska szczujnia, Republika wałkuje równie intensywnie ten temat, co politycy Zjednoczonej Prawicy czy PiSu. No a wyborcy ich oczywiście to wszystko łykają jak młode pelikany bez popitki, bez zastanowienia, bez refleksji. No i oczywiście to też powielają. Zacznijmy może od tego, kto załatwił ten immunitet cały Romanowskiemu. A załatwiła to ta pani, która jest tutaj na zdjęciu. Jest to Magdalena Marcikowska z PiSu powiązana była, czy może nadal jest, z byłym ministrem Glińskim. I tutaj z pominięciem struktur MSZ Marcinkowska jako wiceszefowa polskiego przedstawicielstwa przy Radzie Europy online w nocy pisała przewodniczącemu Rady Europy Theodorosowi Ruspolusowi, o tym panu też jeszcze za chwilę powiem, list do polskiego sądu. Taka pełna, no można powiedzieć, lewizna. Moi drodzy, ciekawostką jest to, że okazało się, że przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ten Theodoros Russopoulos, nie został poinformowany o 11 zarzutach uchylonym polskim immunitecie Romanowskiego. Chyba tak mogę nazwać, ten ziobrowski bandyta z Solidarnej Rosji zostanie niedługo ponownie aresztowany, tym razem skutecznie. I między innymi dlatego też jest takie ostre ujadanie tej całej, pożal się Boże, prawicy.
O, moi drodzy, Romanowski wyszedł za krat, bo wstawił się za nim ten Theodorus Rospoulus ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To był minister, który musiał odejść z rządu Grecji. Mówię tutaj o tym Rospoulusie. Musiał odejść z rządu Grecji, gdyż był zamieszany, no, w kościelny przekręt. Skąd my to znamy, prawda? Nieruchomości za bagatela miliard euro trafiły w ręce proputinowskiego opata Efema. Czyli najprościej rzecz ujmując, koleś, któremu rzekomo zginął miliard euro, pisze żelazny list do kolesia, któremu zginęło tylko 120 milionów i tylko złotych, nie euro. No, bardzo wiarygodna osoba, tutaj nie ma nawet dwóch zdań na ten temat. I jeszcze tutaj chciałbym wam przytoczyć kilka zapisków z prawa właśnie Rady Europy, bo o tym pisowcy też oczywiście w przedziwny sposób zapominają wspominać. No bo wygodniej jest spijać z ust propagandę telewizji Republika czy pisowskich oszołomów, zamiast pogrzebać troszeczkę, poszukać, tak naprawdę nie jest to jakiś wielki wyczyn. I tutaj tylko kilka przykładów wam podam na dowód tego, że ten immunitet jest, no, bardzo, tak to nazwałem w tytule, szemrany. I teraz posłuchajcie. Na mocy artykułu 15 porozumienia o przywilejach i immunitetach, immunitet obowiązuje tylko w czasie sesji, a także w czasie dojazdu do i z sesji. Wzmianka o doliczeniu czasu podróży implikuje ograniczony czas trwania immunitetu. Ja tu cały czas mówię o tym immunitecie tego przestępcy, który się zasłania tym immunitetem i którzy pisowcy, no, tak skrzętnie wykorzystują. I lećmy dalej. Na mocy artykułu 40 najważniejszego aktu prawnego Rady Europy, statutu Rady Europy, immunitet przysługuje tylko, gdy jest niezbędny do wykonywania funkcji w Radzie Europy. Artykuł 40. Zarzucenie Romanowskiemu czyny nie miały takich funkcji. Czyli kiedy Romanowski dostał zarzuty, kiedy Romanowski został aresztowany, w tym czasie nie wykonywał funkcji w Radzie Europy, czyli ten immunitet jego nie obowiązywał, bo on obowiązuje tylko w trakcie wykonywania czynności. Protokół dodatkowy Rady Europy z 1952 roku podkreśla, że immunitet do Zgromadzenia Rady Europy przyznany jest tylko dla zapewnienia niezależności w wykonywaniu funkcji w związku z Radą Europy i musi być zniesiony, gdy zagraża to krajowemu wymiarowi sprawiedliwości. Artykuł 5. I jeszcze jako ciekawostka, jedynym organem Rady Europy, która nie ma nic wspólnego z Unią Europejską, który może cokolwiek zalecać państwu członkowskiemu, jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie jest nim przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego. Także, no, pozostawiam to waszej uwadze. Jeszcze tutaj dodam tylko, jak wyjaśnia oficjalna strona zgromadzenia parlamentarnego, sesje zwykłe nie mogą przekraczać 31 dni w ciągu roku. Mogą też być sesje nadzwyczajne.
nie ma o sesji całorocznej, czyli inaczej rzecz ujmując, immunitet tego właśnie jegomościa w trakcie aresztowania, w trakcie zatrzymania po prostu go nie obowiązywał, bo on obowiązuje tylko w trakcie wykonywania czynności przez niego. Jest proste jak 4 metry sznurka w kieszeni. No, ale oczywiście pisowcy o tym nie powiedzą, bo no, lepiej oczywiście zrobić wielką dramę, konferencje prasowe, dramatyczne przemówienia, opluwanie togi sędziów, adwokatów, prokuratorów, mieszać z błotem, pomawiać. Zresztą próbkę oczywiście wam już dawałem. Dam wam jeszcze jedną, będę taki wredny, że dam wam jeszcze jedną. Poznęcam się nad wami. Posłuchajcie po prostu idioty przy mikrofonie. Nie mówię tu o sobie, choć może część o mnie tak myśli, ale dobra, posłuchajcie. Przepraszam, a ja mi się w ogóle przypomniało, że w tym piśmie było napisane, że przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pisze, że pan Romanowski jest objęty immunitetem, proszę wstrzymać tę procedurę. Tak było napisane w tym piśmie. A pan pytał o jakieś wątpliwości. Czy są jakieś granice w ogóle kompromitacji TVN-u w tej sprawie? Przecież pan, panowie, ale nie, nie ale, ale jeżeli pan pozwoli, ale jeżeli pan teraz pozwoli, ale jeżeli pan teraz pozwoli, ale najświeższe pismo, tak, najświeższe i w najświeższym piśmie... I razem, tak, i to, w którym wczoraj jest napisane, i to, w którym wczoraj jest zapis, możemy jeszcze raz odczytać panu, że ten immunitet świadczy o demokratycznej legitymacji instytucji, w której znajduje się Romanowski. A u państwa w materiałach regularnie występują jako na przykład komentatorzy, ten wysoki pan mecenas, który przepraszam bardzo, a może Bodnar w ogóle zrobiłby, skoro on mówi, że immunitety nie mogą chronić polityków, niech zrobi spotkanie u siebie z tym panem wysokim mecenasem, z panem Grodzkim, z panem Karpińskim, niech zrobi takie spotkanie i porozmawia na ten temat. Wiecie państwo, to jest po prostu kpina, co wy wyprawiacie. Oglądając ten TVN, to jest po prostu kpina. I codziennie jakieś wątpliwości tymi pseudoprawnikami, którzy twierdzą, że tego immunitetu nie ma. To właśnie na tym ma polegać, żeby cały dzień okłamywać Polaków. Nie ma na to zgody. Szanowni Państwo, dzisiaj dodatkowo dowiadujemy się, wstydu że... nie macie. No i powiem wam, bo jakiego nie będę komentował, znęcałem się ostatnio nad wami w ostatnim materiale. Dzisiaj wam tylko wrzuciłem jego, nie wiem, bronienie, ale to już wiecie, że jaki też ma postawę, znaczy zarzuty w prokuraturze, dlatego tak się jąka, tak się gorączkuje, tak się poci. Wracając do Romanowskiego, jako ciekawostkę, bo w telewizji Republika, czy od tych osób ze świecznika, jakby to nazwać, no tego się niestety nie dowiecie. No i to jest jako ciekawostka, bo zaraz tam do Romanowskiego jeszcze wrócę, bo też dość ciekawe no, rzeczy się dowiedziałem. Otóż, moi drodzy, Romanowski związał się z rodziną byłej posłanki PiS. Jej brata mianował szefem lasów państwowych na Lubelszczyźnie. Ten robił wszystkie imprezy z udziałem Romanowskiego. Mało tego, Romanowski roztoczył też tak zwany ten pisowski parasol ochronny nad drugim bratem posłanki, który ma zarzuty o wyłudzenie VAT i piramidę VAT. No oczywiście pisowcy, jak pamiętacie, bardzo walczyli z piramidą VAT-owską, no brat komendanta Granatnika też tam. Oczywiście nie został zatrzymany, bo no, są równi i równiejsi, ale to wam wrzuciłem jako ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, no ale Romanowski to jest taki wartościowy eunuch Kościoła katolickiego. Bo być może nie każdy z was wie, że Romanowski to elita świecka w kościele, należy do Opus Dei, żyje dobrowolnie w celibacie, no powiedzmy, bo nie chce mi się w to wierzyć, ale dobrze, no niech sobie żyje dobrowolnie w celibacie i związany jest z prałaturą, specjalną umową, działając na rzecz wartości Opus Dei, czyli wartości Kościoła katolickiego. I teraz się tak zastanawiam, czy ten Kościół katolicki kazał mu sprzeniewierzyć te 112 milionów złotych polskiego podatnika.
I powiem wam, że no, bardzo bym chciał poznać listę członków Opus Dei w Polsce. No raczej się tego ani ja, ani nikt z was nie doczeka, no ale jeśli jest tajna, no to można tutaj chyba śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia po prostu też z mafią kościelną. No powiem wam, moi drodzy, że robi się naprawdę bardzo ciekawie. Ordo Iuris, Wippler, jakiś były minister Grecji, który tam rzekomo robił podejrzane interesy z ludźmi powiązanymi z Putinem. Jak zwykle w przypadku pisowskich afer wszystko dziwnie prowadzi do Moskwy. Czy polskie służby są gotowe na to starcie? To chyba się wydaje dość ciekawe pytanie. Bo obce służby robią wszystko, co mogą, nawet wbrew logice i większości ekspertyz prywatnych. To, co cieszy, to fakt tego wzmożenia i obrony Romanowskiego nawet przez Konfederację, która ładnie się podkłada i pokazuje swoją koalicję z PiS. Powiem wam tak, no, jak oni muszą się bardzo bać tego więzienia dla byłego ministra i tego, co będzie zeznawał, gdy już pęknie. Pytanie, ilu sędziów i prokuratorów pozostawił na stanowiskach minister Bodnar, a których no, powinien się już dawno pozbyć? Nie bez powodu, jaki te wszystkie cymbały tak robią konferencje i krzyczą, że Bodnar wyrzuca prokuratorów, pisowskich oczywiście prokuratorów. I powiem wam, jak się temu tak przyjrzeć, to chyba śmiało można powiedzieć, że w Polsce zdecydowanie za dużo wpływów ma Kościół katolicki, Opus Dei, Ordo Siurki. Jeśli chcemy być państwem nowoczesnym, otwartym, tolerancyjnym, to trzeba mocno ograniczyć ich wpływy. Wydaje mi się, że dość tego obskurtyzmu, ciemnoty, zacofania. Przecież ludzie, mamy XXI wiek. Wiem, że niektórym się to marzy, ale większość Polaków nie chce żyć w skansenie Europy, w jakimś średniowieczu religijnym. Weźcie tak, no, przeanalizujcie to, moi drodzy. Romanowski, Opus Dei. Jego obrońca, Ordo Iuris. Rousopoulos, Grek zamieszany, wielki przewał z kościołem, posądzony przez greckie media o związki z Opus Dei. Hołownia mieszka na mini osiedlu, gdzie niemal wszyscy mieszkańcy mają koneksję z Opus Dei. Nie wiem, być może mam obsesję, być może przesadzam, ale no jak dla mnie to no zajebiście mocno. Moi kochani, ten wpis, który tu widzicie Romanowskiego, to towarzysz Romanowski napisał go niecałe 2 lata temu. Wtedy jeszcze Bruksela była zła, ten obrzydliwy eurokołchoz. Ale teraz nagle, gdy strach zajrzał w oczy, bo się delikatnie powiem, naodpierdalało przez 8 lat całą masę machloi w tym kraju, to jest Brukselo ratuj. Teraz jest Brukselo ratuj, Brukselo pomóż, Brukselo przygarnij, nie pozwól mi odebrać mojego ślicznego immunitetu. Aha, i tak przy okazji, no nie zapomnij wypłacić mi 60 tysięcy złotych miesięcznie oczywiście w tym przebrzydłej lewackiej walucie euro najlepiej, bo złotówkami to my gardzimy, wolimy przytulić euro. Pamiętacie wypowiedzi pisowców, targowica, zagranica, nie będzie nam Bruksela mówić, co mamy robić. PiS tą frazę bałamucił przez lata. Jak kraty widać, za Brukselą hipokryci próbują się ukryć. Teraz już nie jest donoszenie na własny kraj,
Teraz już nie jest ta Bruksela taka zła. Teraz sami chcą wszczynać debaty. Teraz sami zaczęli donosić na Polskę. No, od zawsze mówiłem, że to są jebani hipokryci, no ale nie każdy mi do końca wierzył. Nie mówię tutaj o tych, co mają oczy i uszy otwarte, ale o tych, co mają pisowskie klapki na oczach. I tak już na koniec. Kilka słów o Tusku. Tak, wiem, mam tu wśród widzów też fanatyków Tuska. Chodzi o to, że go jego nienawidzą, osądzają o wszystko, co najgorsze. To już pominę. Nie wiem, czy wiecie, że każdego dnia, tygodnia w listach i w mediach społecznościowych do Tuska, Bodnara znajdują się groźby pod adresem właśnie Tuska i jego bliskich nawet i wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu na niego. W grudniu policja poinformowała, że zagrożenie zamachem jest realne i konkretne jak nigdy przedtem. No, to są skutki właśnie szczucia tej pisowskiej telewizji czy pisowców. Zresztą efekty szczucia znamy na przykładzie Pawła Adamowicza, prawda? Sam Tusk o człowieku, który miał planować na niego zamach, powiedział tak. Że był na sali sądu w Sopocie i że no, właśnie z niej wyszedł. I powiedział tak, człowiek, który planował zamach na mnie i moją rodzinę, zeznał, że działał pod wpływem TVP Info, Wiadomości i Telewizji Republika. I jak skwitował to sam Tusk, znaczy skwitował tą osobę, która no, po prostu miała czy ma wyprany mózg. Powiedział o tej osobie tak, że ta osoba, która planowała na niego zamach i na jego rodzinę, że jest bardziej ofiarą niż zamachowcem. No i powiem wam, że no coś w tym jest, bo to jest właśnie ofiara nagonki, propagandy, tego szczucia przez te, nie wiem, 8-10 lat na Tuska w tych pisowskich mediach, jak, no, po prostu wiecie, no tutaj nie muszę wam przytaczać przykładów, po prostu rzucają się na niego jak wściekłe psy. A ja tak już na koniec powiem coś od siebie. Tusk odebrał PiS-owi władzę, gdy mieli jej pełnię, no i niewyczerpalne środki, żeby kupować wyborców, korumpować media, kościół. Po prostu mieli pełnię władzy, no władzę niemalże absolutną. Tusk przyjechał, rozejrzał się, skrzyknął myślących Polaków. Zjednoczył ich wszystkich. No i Polacy wygrali wybory, w których tak naprawdę, no, realnie rzecz biorąc, wygrać się nie dało. I teraz, moi drodzy, myślicie, że teraz sobie nie poradzi z paroma wierzgającymi pisowcami czy ziobrzystami zasłaniającymi się kruczkami prawnymi? No, poradził sobie z całą pisowską machiną, z całą pisowską propagandą, z całym pisowskim jadem i poradzi sobie z tymi kucykami, które jeszcze wierzgają. Takie jest moje zdanie. No, co wy o tym myślicie? Jak zawsze piszcie, komentujcie. Ja wam już bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie miłe komentarze. Miło mi naprawdę czytać to wszystko. Daje mi to też kopa motywację, żeby robić kolejne materiały. Także cóż, komentujcie, dyskutujcie. Ja oczywiście wszystkie komentarze czytam. Na dzisiaj to tyle. Spotkamy się jutro na pewno, nie wiem, na najszybszy możliwy termin, jaki będę miał.
Także na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć! Seria, aquí, 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 sería. Ну, конечно, ты можешь. Пара, пара. Сейчас. Алло, алло, сейчас. Пара. Давай, давай, давай. Мама, мама, мама. Давай, мы сейчас пара.